jesteśmy w finale, to jest dla nas najważniejsze. Myślę, że to będzie fajne uwieńczenie tego sezonu długiego i mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec naszych sukcesów w tym sezonie. Czuliśmy, że mamy dzisiaj ten mecz w swoich rękach. Prowadziliśmy 2-0 w rywalizacji, zrobiliśmy to, co powinniśmy, także cieszymy się, że wygraliśmy. Na pewno sobie tak nie wyobrażałem. Nie wyobrażałem sobie też tak tego meczu, tego trzeciego. Naprawdę ten mecz był bardzo trudny. Mimo że 3-0, to my cały czas się dopingowaliśmy, cały czas się motywowaliśmy, żeby nie odpuścić, żeby nie zrobić tego, co zrobił Kędzierzyn i żeby dowieść to do końca. I się udało. Na pewno ten mecz jesteśmy mądrzejsi i widać, że to zaprocentowało, bo po prostu cały czas byliśmy na maksa skupieni, graliśmy o każdą piłkę, cieszyliśmy się z każdego punktu, który nas przybliżał do tego medalu, który już mamy, a na pewno będziemy jeszcze walczyć o na pewno wyższy cel. Jeżeli chodzi o dyspozycję Jastrzębian, na pewno włożyli mnóstwo sił w ten sezon i nie wiem, może im trochę jednak zabrakło w tej końcówce, bo naprawdę grali bardzo dobry sezon, wspaniale walczyli w lidze mistrzów i tutaj czapki z głów, ale my nie stawialiśmy się w takiej roli, że będziemy chłopcami do bicia i że po prostu będzie nas łatwo ograć. Walczyliśmy od początku do samego końca, od tego pierwszego meczu. W tym trzecim na chwilę nawet nie opuszczaliśmy głów i myślę, że to zaważyło, że ten zespół, który naprawdę walczy i to widać, że walczy do samego końca, po prostu pękł i wygraliśmy. Perspektywy wszystkich lat, półfinały są najcięższe, najbardziej emocjonalne. Dzisiaj już mamy medal Mistrzostw Polski. Mieliśmy bardzo ciężki ubiegły rok. Cieszę się niezmiernie, bo to również z punktu widzenia klubu bardzo, bardzo ważna rzecz, że przecież mamy już Ligę Mistrzów. Przez te dwa lata, ostatnio, a szczególnie ubiegły sezon, ciężko pracowaliśmy, kibice się od nas nie odwrócili, marka PGS Krybełchatów była cały czas wzmacniana, tym bardziej cieszy to, że jeszcze dołożyliśmy ten czynnik sportowy, mamy Ligę Mistrzów i myślę, że dzisiaj na gorąco już mogę powiedzieć, wrócimy do Łodzi i dalej będziemy wzmacniali Iskrę. Sezon jest inny, Puchar Polski jest inny, play-offy inne i do każdej rzeczy trzeba się przygotować. My akurat gdzieś tam w tym Pucharze Polski nie zafunkcjonowaliśmy tak, jak powinniśmy, ale widać, że nam to chyba na dobre wyszło. My się oczywiście cieszymy ze zwycięstwa w trzech meczach. Wiemy, odczuliśmy na własnej skórze, że było bardzo ciężko, ale mamy troszkę chwili wypoczynku i mam nadzieję, że się wszyscy zregenerujemy. Nasza gra, nasza postawa gdzieś tam wpłynęła na ich grę, także można powiedzieć, że my tak troszeczkę nie pozwoliliśmy im się rozwinąć i może dlatego zagrali troszkę mniej swobodnie, ale na pewno mecz niby po wyniku sądząc, że bardzo prosty, mecz naprawdę bardzo ciężki dla nas przede wszystkim fizycznie, jak i psychicznie.